Wyglądem nie różnią się od innych podróżnych. Postanowili ryzykować, przekroczyć dwie dobrze strzeżone granice. Przejechać ponad 1500 kilometrów, by na wezwanie PPR stawić się w kraju. Wiosna 1943 roku. Ich dokumenty mówią: Polacy naturalizowani we Francji jadą do pracy w generalnej guberni. To najbardziej prawdopodobne. Jest ich czterech. Olek, Rosjanin, uciekinier z jenieckiego obozu we Francji. Jedzie jako Wiktor Lubieński, urodzony w Sieradzu. Od 17 lat zamieszkały w Paryżu. Nie zna francuskiego. Opiekuje się nim najstarszy, najbardziej z nich doświadczony, Franciszek. Polak, były oficer brygad międzynarodowych w Hiszpanii. Wcześniej student Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik ruchu oporu w okupowanej Francji. Poszukiwany przez gestapo. Pseudonim Ślązak. Z zawodu górnik, emigrant z Polski. Ranny w 1938 roku pod Barceloną poznaje Franciszka. Znając dobrze niemiecki, jest nieoceniony w tym przedsięwzięciu. Robert był najmłodszym z grupy. Mówiono o nim dziecko szczęścia. Rozpoznany na dworcu, nie rozpoczął nawet swojej podróży do kraju. A więc jest ich trzech. Wyglądem nie różnią się od innych. C'est libre? Non, monsieur. Mais c'est vraiment occupé? Mon ami reviendra tout de suite.
Konjak ist Konjak, ja, ich gebe zu. Also Prost, Kameraden, für den Sieg. Prost, 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 Prost. Ja, er lebt so hoch, er kann. Also, noch einmal. Prost, Prost. Gieß ein Glas und geh auf die andere Seite rüber. Oh Mann, du bist doch kein Flieger. Trink mit uns für unseren Sieg. Komm mal, komm mal mit. Komm mal, komm mit. Komm mal 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 mit. Thank you.
Ihre Dokumente bitte. Schauen Sie genau hin. In Ordnung. Das ist eine starke Ihre Papiere. Und symbolische Handlung. Und das sind seine Dokumente. Das sind ihre Dokumente. Hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch... Behalten Sie sie bei sich. Proszę je trzymać przy sobie. Passkontrolle. Est-ce que vous pourriez ne pas fumer ici? La fumée m'en dispose. Czy mógłby pan nie palić? Monsieur, la fumée m'en dispose. Vraiment. Est-ce que vous n'entendez pas qu'on vous parle? Excusez-nous, pardon. Bien. Теперь пойти поменять деньги и купить билеты. Понимаешь? Да все ясно, понял.
Zamienię franki na marki. Combien? Je suis bien content de vous revoir. Ne savez-vous pas par hasard où je pourrais changer des francs contre des marques? Nie wie pan, gdzie mogę wymienić franki na marki? Vous vous rendez compte que c'est du marché noir? Czy pan wie, że jest to operacja nielegalna? Ça y est. On y va. Что Soll und Passkontrolle Dokumente vorzeigen. Und Sie da? Bitte? Ja. Sie auch. Was haben Sie denn da? Ich? Mein persönliches Gut. Ich nehme nur erlaubte Sachen mit. Oh, was ja, denken ja. Sie denn? Ich meine... Dann wollen wir mal nachsehen. Dokumente vorzeigen. So mal. Ich habe seine Dokumente. Ja mam jego dokumenty. Runter damit. Was haben Sie da drin? Das ist mein Anzug. Na ja, perfekt. So machen. Bitte. Wo haben Sie Ihren Koffer?
Alle in den zweiten Wagen. Jawohl. Alle in den nächsten Wagen rüber. Na, schneller. Weg hier lassen. Schneller. Los, 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 los. Stehen. Du bleibst stehen, du. Einschalten. Ich meine, dass kein Licht da ist. Tür aufmachen. Jawohl. Alle Frauen nach links. Alle Weiber auf die linke Seite. Schneller, schneller, los, los, du kannst es nicht schneller. Du. Los, na, los. Berühr dich doch, du! Schneller! Steh stehen! Ruhe! Du! Ja, ja, du! Nazwisko? Wiktor Lubieński. Kiedy urodzony? 27 lutego 1915 roku. W? Gdzie? Sierot. Adresa? Paris. 15 rue Cujas. Paris. Depuis 17 ans à Paris. Alors tu parles français? Que vas-tu faire à la Guégué? Qui est avec toi? Bernard? W kraju. Jak bardzo zazdroszczą im przyjaciele pozostali we Francji. Następni szykują się już do wyjazdu. Ślązak. Niewielu zna jego nazwisko. Chce wrócić tam, gdzie się urodził. Po trzech dniach dotrze do Warszawy. Zginie w ostatnich dniach powstania. Franciszek jeszcze tego samego miesiąca będzie walczył na Lubelszczyźnie. Mianowany dowódcą oddziału AL przejdzie ze swoją grupą w Kieleckie. W 1945 będzie brał udział w formowaniu władzy na terenie lubelskiego. Olek dzięki pomocy miejscowej ludności dotrze do Warszawy. Połączy się z radziecką partyzantką w Rzeszowskiem. Walczyć będzie w oddziałach Armii Czerwonej. Jeden ze zdobywców Berlina. Następni przygotowują się do wyjazdu. Nie wszyscy dojadą.